Cześć, Jacek z tej strony. W dzisiejszym filmie chciałbym Was zaprosić do wspierania tego kanału na platformie Patronite. Patronite jest to platforma crowdfundingowa umożliwiająca właśnie wspieranie twórców różnego typu. Ja tam posiadam swoje konto i umożliwia mi to rozwój tego kanału, podwyższanie jakości i zapewnienia Wam nowej jakości i nowych rzeczy na kanale. Chciałbym Was zaprosić głównie dlatego, że mamy własną grupę na Facebooku, do której mają dostęp aktywni patroni oraz ci, których nawet, którym nawet wygasła subskrypcja tam nie wyrzucamy nikogo z grupy, grupa sobie jest, ale na grupie zaczęliśmy ostatnio robić live'y i chciałbym je kontynuować i robić je dwa razy w miesiącu. Są to live'y na przykład, tak jak ten ostatni z live retuszem, czyli po prostu siadam i retuszuję wasze zdjęcia przesłane przez was raby. Nie będą to tylko zdjęcia portretowe, chciałbym, żeby była tam różnorodność, ale ostatnio właśnie robiliśmy retusz trzech zdjęć portretowych. Także gorąco zachęcam do wspierania od każdego dowolnego progu, macie dostęp do grupy i do tych właśnie live'ów, które będą się tam odbywać, a zapis całego live'a będzie również dostępny po fakcie, jak również pliki PSD ze wszystkimi warstwami, wyretuszowany cały plik na naszym dysku Google, który jest po prostu przypięty na grupie w jednym z postów. Dodatkowo od różnych progów wspierania otrzymujecie różne, powiedzmy takie nagrody od progu wspierania 25 zł macie dostęp do wszystkich presetów dostępnych również na moim sklepie, które zaczynają się powiedzmy od 59 do 99 zł, także tutaj znacząco jest obniżka ceny, jak również od progu wspierania tego najwyższego, który jest dostępny na mojej stronie, macie dostęp do wszystkich moich pełnometrażowych płatnych tutoriali, że to również jest ogromna wartość w porównaniu z tym, gdybyś z tym gdybyście chcieli kupić wszystko na sklepie. Dodatkowo jeszcze te nowe wszystkie tutoriale, które się pojawiają z kompletnym retuszem np. Wiktory, Oliwii i ostatni również Weroniki Beauty wszyscy patroni mają 50% zniżkę na te tutoriale, jak również ogólną 20% zniżkę na wszystkie produkty w naszym sklepie. Dodatkowo jeszcze mój ostatni tutorial o podstawach Photoshopa jest dla wszystkich patronów za darmo kompletnie. Wystarczy po prostu na grupie upomnieć się o dostęp i go uzyskujecie, a dostęp do grupy macie od dowolnego progu wspierania. Także gorąco zachęcam do wsparcia na Patronite, bo naprawdę pomaga to przy rozwoju tego kanału, a macie tam naprawdę dużo benefitów, również pliki RAF z poprzednich tutoriali, takich pierwszych na tym kanale, na których możecie sobie ćwiczyć, jak również inne niepublikowane na YouTubie dodatkowe materiały. Jeżeli chodzi o sam proces wspierania, to są trzy metody płatności. Obecnie Platforma oferuje możliwość wykupienia miesięcznego odnawialnego abonamentu przez PayPal. Oraz karty płatnicze. Wtedy nie trzeba się martwić o tam jakiś okres, tylko po prostu definiujecie kwotę, a ona się wam miesięcznie odnawia do, do momentu, gdzie po prostu sami nie anulujecie subskrypcji. Ale również dla osób, które nie posiadają PayPal'a albo kart płatniczych, jest opcja standardowego przelewu TiPay i wtedy trzeba się określić na okres wspierania. Jest to chyba minimum 3 miesiące do. Takiego po prostu jak wybieracie. I to by było na tyle o samym patronajcie. Chciałbym Was teraz zaprosić na fragment ostatniego właśnie live retuszu. Jest to wywołanie dwóch rawów: jedno to po prostu narzucenie w sumie presetu bezpośrednio w Lightroomie, jednego z moich autorskich presetów, które są dostępne na sklepie albo właśnie dla patronów. A drugi to jest wywołanie takiego troszeczkę przyciemnionego zdjęcia, gdzie wydobywamy skórę na tle ciemniejszej trawy, a trawę troszeczkę manipulujemy. Kolorem, także zapraszam do obejrzenia. A my widzimy lub słyszymy się następnym razem. Hej! Czyli tutaj bym po prostu zaczął od zabawy. Czego mamy dużo? Mamy dużo zieleni i mamy odstającą od zieleni skórę, kolor skóry. Czyli moglibyśmy tak troszeczkę pchnąć tą zieleń w niebieski, żeby było bardziej dopełniający kolor. Czasem też robię po prostu tak, że jadę po swoich presetach i patrzę, co mi tutaj pasuje. O! Strong Saturation Contrast. Zrobiony. obrobione. Przed Po. Przed Po. Albo tutaj mamy. Przed Po. Tak. O! Teraz jest bardziej takie niebieskie. Przed Po. I tak na przykład szukam jakiegoś punktu zaczepienia. O, na przykład coś takiego. Golden Contrast Wash. Trochę za pomarańczowa skóra. Mógłbym to o, balansem bieli, tylko rzucić w stronę chłodną i ze skóry schodzi trochę pomarańczu w stronę chłodnego, a reszta się ochładza. I mam przed po, przed po, ale to zdjęcie bardziej chciałem wyciągnąć, bo to jest naświetlone bardziej tak standardowo, na jasno, a to jest fajnie na ciemno. I teraz tą skórę jakoś wydobyć, żeby zachować ciemne tło, ale żeby nie maskować tego w Photoshopie jak głupi i tam nie wiadomo ile masek tworzyć. I teraz jak wyciągnąć skórę, żeby nie rozświetlać całości, bo jednak tutaj był chyba głębszy cień niż na przykład w tle. No to idziemy do Hue Saturation Luminance, możemy jeszcze spróbować tutaj o, delikatnie wyciągniemy highlights Highlight sami trochę może. Biel to już zbyt duży kontrast podciągnie. Czerni nie chcemy tak mocno pogłębiać. Moglibyśmy też spróbować. tutaj skóra jest w takich tych niższych jednak tonach, także ona się o, zlewa się tonalnie z tłem, ale dobrze, że tutaj mamy jeszcze saturation luminance. Idziemy do luminance, jedziemy pomarańczowy do góry. Czerwony do góry i trochę żółtego, a ściągamy zielony i aqua. Tu możemy trochę podnieść ten niebieski, żeby nam się to body y, bardziej wybieliło. Saturation teraz, saturę Może heal najpierw. Heal możemy sobie y, ten zielony wpuścić w bardziej właśnie taki, o, niebieski i tą aqua też i teraz z Saturation zjeżdżamy trochę w dół i wtedy mają takie fajne, jakby przytłumione niebieskie barwy. Ale ja teraz jeszcze zjadę oczywiście do Camera Calibration, trochę zjadę z czerwonego i trochę podciągnę z niebieskiego, ale tutaj też mogę zielony Błynąć w stronę niebieskiego troszeczkę, tylko wtedy mi czerwony wpadnie z powrotem w taki róż, znaczy wpadnie mi w taki róż także muszę o, tutaj wrócić tak, troszeczkę do żółci dobra to teraz jeszcze jedno co mogę zrobić to po prostu wziąć pędzla i smyrnąć po tej pani tak na szybko z automaskingiem włączonym który nam się będzie trzymał trochę lepiej krawędzi o, coś takiego i teraz mamy przed, po, przed, po. Bardzo mocno wydobyta pani stłatło, jest troszeczkę przygaszone, zrównoważone kolorystycznie, nie ma już tego takiego żółto-zielonego i zielonego, tylko wszystko wkłada w taki niebieski. Pani jest mocno widoczna na leżaczku.